tej strony Mruszka i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie po tytule, zrobimy sobie dom na odwrót, ale najpierw wam powiem, jak na to wpadłam, bo chciałam wybudować sobie speed build, znaczy nagrać. No, ale kompletnie nie miałam natchnienia i tak sobie myślałam i mnie olśniło, że można by się tak pobawić, zrobić takie wyzwanie, że zrobilibyśmy dom w taki sposób, że najpierw ułożylibyśmy meble, a potem dopiero zrobilibyśmy ściany i dach. Na odwrót, kompletnie na odwrót. Wiecie, to się trochę myli. Także możemy spróbować. I pomyślałam, że najpierw spróbujemy zrobić w tym odcinku tak, że mamy te pomocnicze kratki. A jeśli wam się spodoba taki film i będziecie chcieli więcej, to następny film spróbujemy bez kratek. Bo myślę, że z kratkami to może być jeszcze w miarę łatwe. I też sobie postanowiłam, że musimy zrobić salon, sypialnię, pokój dziecięcy, biuro, kuchnię z jadalnią albo osobno, korytarz, łazienkę i ogródek. W sensie wszystko, co by się miało znaleźć w ogródku. A na końcu będą ściany i dach. I też na końcu wymaluję wszystko, bo jak będę w pomieszczeniach stawiała ściany i zamknę pomieszczenie, to i tak nam się podłoga usunie. Więc zrobimy to na końcu. Cały to taki tryb budowy będzie na samym końcu. Więc zaczynajmy. Zaczęłabym od kuchni, bo też kuchnię robię zawsze, zazwyczaj na początku, jak robię w ogóle speed buildy, więc tak mi jest najwygodniej. I tak bym sobie spojrzała na te parcele i tak bym sobie wyliczyła, że okej, tu by mogła być kuchnia. To zaczęlibyśmy od blatu. Myślę, że jakoś tak, nie wiem, to nie ma chyba większego znaczenia jakiego, może będzie taki ciemny po prostu. Muszę zwracać uwagę, żeby nie robić na tych półkratkach, tylko na tych całych kratkach. No i okej, zrobimy tu jeden blat, tak myślę, albo nie. Już robię źle. Zaczęłabym od takiego półblatu. Półblatu. Jeden blat. Tu bym postawiła kuchenkę. Tu by mogło być narożne. Będzie taka mała kuchnia, ale myślę, że okej. Tu by mógł być wtedy zlew i tu by była lodówka. Zwykła lodówka. Dodamy do tego zwykłą, najzwyklejszą kuchenkę. Niestety nie zrobię podwieszanych szafek, a szkoda. O, moglibyśmy jeszcze dodać śmietnik. Dodamy taki najzwyklejszy śmietnik przy lodówce. Powiedzmy, że tu jest ściana. Ściana, ale my musimy jeszcze zrobić jadalnię. Więc zrobiłem tą jadalnię od razu w kuchni. I może takim najprostszym białym. Powiedzmy, że tu by była jadalnia, w tym miejscu. Najprostsze, o, białe krzesło. Nie wiem, czy będzie dostęp do śmietnika, ale chyba tak. No dobra, to powiedzmy, że mamy zrobioną kuchnię, tak teoretycznie, bo dodałabym jeszcze jakieś tam kilka ozdobników. W zasadzie takiej, a nie, czekajcie, bo jeszcze nie mamy zlewu. Nie mamy zlewu, a to błąd, bo zlew jest całkiem ważny w kuchni. Okej, okay, mamy zlew, wszystko jest w ogóle takie białe, nie wiem, czy to dobrze. Dodamy może jeszcze mikrofalówkę, a co tam? I tutaj może damy, bo wiecie co? Zrobimy zlew w tym miejscu. Tak myślę, że przy kuchence to jest rozsądniejsze. Nie wiem, czy mikrofal, ale to nieważne. I powiedzmy, że tutaj będziemy odkładać naczynia. Lodówkę bym tak tu lekko przesunęła, zwracając uwagę, czy ona, ale nie, nie wystaje. I myślę, że to jest na blacie tyle. I jeszcze moglibyśmy sobie, o, talerz z owocami położyć tutaj. I okej, myślę, że kuchnia jest okej. Powiedzmy, że wejście byłoby w tym miejscu. Dobrze, to przeszłabym dalej. I też bym tak sobie wyznaczyła w taki sposób, że powiedzmy, że korytarz to trzy kratki. Tak, trzy kratki. Załóżmy, że tu by się wchodziło do mieszkania. W tym miejscu by się wchodziło do kuchni. I w takim razie po drugiej stronie mieszkanie by się zaczęło tutaj. O, tak sobie wymyślimy. I tu bym zrobiła, nie wiem, sypialnię powiedzmy. Sypialnię. Albo może salon? Może salon, tak będzie też spoko. No to salon byśmy bez żadnych szaleństw. Najlepiej. Może taki zwykły. Mówię, to nie ma znaczenia, czego my będziemy używać. Bardziej będzie miało znaczenie,
czy nam się nic, czy nam nic w ściany nie wejdzie. A dajcie, może tak zrobimy sobie, że będzie o, takie po prostu. Ja wiem, że to nie jest żadne wow, ale też nie musi być, to nie o to tym razem chodzi. Szary to może nie, że jest jakieś o. To będzie ok, zmniejszymy sobie. I jest chyba spoko. Tu nam nic nie wystaje, to najważniejsze. I tu bym zrobiła, jako że nie zrobimy podwieszanego telewizora, to możemy sobie postawić komutkę, ale tu, bo tu chyba będzie za blisko. Myślę, że możemy spokojnie ją postawić tak trochę dalej. I też jako, że tu będzie ściana, to myślę, że możemy sobie o, na przykład lampę postawić. Też będzie problem z oświetleniem, bo sufitowego nie zrobimy, a nie wiem, czy chcę wszędzie robić takie stojące lampy. Nie, chyba możemy sobie to darować. Okej. Telewizor. I powiedzmy, że tutaj do tego pokoju będzie się wchodziło tędy, w sensie tu będą drzwi. I będziemy wchodzić tędy. Ja mam oczywiście Move Object włączony. A to zawsze na początku sobie włączam. Więc jak tu będzie wejście, to tu postawimy sobie jakiegoś kwiatka. Taki może nie, bo on jest taki troszkę zdechły. W sensie mały, nie że zdechły. Ładny kwiatek. Ale postawimy sobie o takiego kwiatka. Tylko tak, żeby mi żadne ściany tutaj, broń Boże, nie przycięły, to może po prostu go wstawię tak o. Okej, tu będziemy mieć wejście do salonu i możemy sobie walnąć tutaj dywan. Dywan sobie zrobimy... Może taki. Tak to nam chyba idealnie wejdzie. Może ten kolor nie jest najlepszy. Zrobilibyśmy sobie... A, biały niech jest. Taki szarawo-białawy. Niech tak jest, ale może byśmy to przesunęli. O, myślę, że tak będzie bardziej spoko. I okej, możemy iść dalej. Powiedzmy, że tu jest ten nasz korytarz. Wspaniały. I tu bym zaczęła... Tak od momentu, kiedy jest tutaj to wejście, to bym zaczęła też inny pokój, bo powiedzmy, że tu jest ściana w tym miejscu. Po trzech kratkach. Powiedzmy, że tutaj będzie nasza sypialnia. Tak o. To jak sypialnia, to niech jest tak. Po trzech kratkach od wejścia... Dobrze liczę. Raz, dwa, trzy, tak. Powiedzmy, że niech już są białe. Tu będzie jedna, a tu będzie druga. Łóżko sobie machniemy. Może takie najzwyklejsze. Wiecie co, te białe szafki mi się nie podobają. Zrobimy sobie taką sypialnię, ale z szafkami... O, powiedzmy takimi, niech jest. O. I teraz do tego zrobiłabym jakąś małą komutkę. Bez szaleństw. A może tę do kompletu, ale może tą wysoką? Tak, machniemy sobie wysoką. To jest chyba taka. Tak? Ja nie wiem. Chyba nie. To jest ta. Czyli to jest taka. Takie jakieś żywsze te kolory tych komód są, tak mi się wydaje. I to musimy sobie chyba postawić dalej. Ale bym to lekko przesunęła tu pod ścianę, bo mi się tak nie podoba. Okej. Myślę, że jest w porządku. A to postawmy też tą. Tylko czy ona mi nie wystaje? Nie, jest dobrze. W porządku. Boję się jedynie, że mi ściana to przytnie. No ale przytnie to przytnie. Mi się nie podoba, jak to jest takie odsunięte. Czy to by mogło być też tu przesunięte. No dobra, powiedzmy, że jest ok, że nic nam się nie stanie z tym. Damy sobie tutaj jeszcze jakieś oświetlenie. Oświetlenie, oświetlenie. W postaci jakichś takich stojących lampek. Powiedzmy, że te są zawsze spoko. Albo nie, bo to tak w sumie nie pasuje taki styl. Może te. A niech jest tak świątecznie, powiedzmy, w sensie zimowo. I do tego możemy sobie machnąć dywan. Dywan sobie machniemy... może taki, a może nie. Czekajcie, musimy znaleźć coś lepszego.
Dobra, nie będziemy szukać. Weźmiemy sobie taki dywan. O, on nam chyba tutaj będzie tak w punkt pasował. Wszystko jest na pewno dobrze, na tej linii chyba tak. Okej. Okay. Będzie tak wejście, tu wejście do kuchni. Dobra, zgadza się. Dobrze, teraz bym zrobiła ten pokój dziecięcy, tak mi się wydaje. I nie będziemy go robić za dużego. Zrobimy taki dla takiego dziecka. Najlepiej skorzystamy sobie z tych rzeczy, bo to najszybciej. Więc zrobimy może taki zielonkawy, jak już jest. Okej, okay, powiedzmy, że tu będzie sobie stało łóżko. Od razu za ścianą. Tu będzie sobie stało to. W sensie, to jest szafka nocna. Do tego biurko będzie stało, może stać w tym miejscu. Nie powinno, bo nie zmieści nam się dziecko. Ale wejście do pokoju byłoby tu, więc myślę, że biurko postawimy w tym miejscu. Krzesło weźmiemy sobie może takie, o, takie zielonkawe tego typu. I teraz jakieś zabawki by się przydały. Nie wiem, czy dać tu, bo znowuż widzicie, o. Mam nadzieję, że nic nam się nie wydarzy nieprzyjemnego. Jego misia też bym tak tu postawiła, o, w tym miejscu. I może tutaj jakąś taką mini półeczkę na książki. Powiedzmy, że zielonkawą. W tym miejscu. Tu by było wejście. Tak, wszystko się zgadza. No i jakiś dywanik. Dywanik damy. A może taki niebieski do tego. Kurde, nie, boję się ten dywan, bo jest taki troszkę zbyt krzaczasty. Ale powinien być taki do tego dopasowany dywan. Ja wam powiem, że tyle już jest tych rzeczy, że ja już zapominam po prostu, co tutaj jest. Ale okej. Okay. Weźmiemy sobie coś takiego. I teraz czy nam się to zmieści? Chyba tak. Chyba w punkt nam się to zmieściło. Tylko bym to przesunęła lekko w ten sposób. I nie wiem, czy biurka nie postawić w ten sposób. Chyba tak. Chyba tak zrobimy. Tu będzie wejście. Wszystko się zgadza. Jeszcze lampkę. Mówię, to nie będą zbyt szałowe pomieszczenia. Ale to nie o to chodzi. Może coś takiego bardziej miłego dla dziecka. O, niech jest coś takiego. Taka panda. Ona tu nie pasuje, ale to nic. Dobra. W porządku. Tu się kończy pokój. To tu bym walnęła łazienkę. Chyba byłoby ok. Chyba byłaby spoko. I żeby ona się kończyła to jak cały ten dom, tak myślę. On będzie taki płaski, przez co będzie taki dosyć nudny. Ale mogłabym go przesunąć. Ale dobra, niech już jest taki płaski, nudny. Więc postawimy sobie... Na pewno zaczniemy od prysznica. Prysznic uwolnimy sobie taki. Myślę, że w tym miejscu będzie ok. Dodamy sobie kibel. W sensie muszle. Nie kibel, tak brzydko to się nie mówi. No i tu postawimy sobie zlew. Tak. Tu sobie postawimy zlew. Zlew weźmiemy jakiś najzwyklejszy. Tylko jaki. No może ten. Może w tym miejscu. I tu postawimy jakiegoś kwiatka. Bo kwiatków nigdy nie jest za dużo. Aha, to jest taki sam kwiat, to może tak nie róbmy, bez przesady. Ale o, może ten. Postawmy go tu, tak może, o. To na pewno nie będzie nam przeszkadzał, tu będzie wejście do toalety. No i pozostaje nam ten nieszczęsny gabinet. I ten gabinet byśmy sobie zrobili w tym miejscu. Tak myślę, że taki drobny, mały gabinecik. Na takiej zasadzie, że gabinet jest tutaj. Może to takie szare. Jak wejście jest tutaj, to może przesuniemy je sobie o tyle, że tu będzie, wiecie, wejście, tu jest gabinet. Na pewno jakieś biurko trzeba tu machnąć. To by w zasadzie mogła być już nawet ściana.
I tak zrobimy, więc tu w tym miejscu można by było zrobić półkę, może nawet dwie. A machniemy sobie dwie półki po prostu. No i nie jest zbyt szałowy, ja wiem, ale taki nam wystarczy. I na pewno jakiś komputer. Niech jest taki komputer. I do tego może jakiś dywanik. Może ten. Okej, chyba jest w porządku. Chyba tak. Nie wystaje nam w każdym razie z żadnej strony. I okej, dom chyba już mamy. Jedyne co, to jak tu jest wejście, to postawiłabym gdzieś jeszcze może lustro, bo skoro nie ma lustra w łazience, to niech jest lustro chociaż na korytarzu. Dobra. I to lustro sobie postawimy tutaj. Wydaje mi się, że to jest takie bezpieczne miejsce na lustro. Okej. Tu jest nasz dom. Jest w takim miejscu. No nie przesuniemy go sobie. I teraz myślę, że zrobimy raczej dom na płasko. Tak przynajmniej mi się wydaje, więc zaczęlibyśmy od jakiejś ścieżki. Ścieżka może taka po prostu. I ona by sobie szła. Czekajcie, jak tu jest wejście, to możemy zrobić coś takiego. Powiedzmy, że tak będzie to wejście do tego naszego domu wyglądało. Okej. Robi się coraz ciekawiej. Teraz może postawimy w tym miejscu jakieś drzewo. Wiecie, drzewa zawsze spoko maskują niedoskonałości domów. Może jakieś krzaczuszki. Nie wiem, powiedzmy, że tylko tu zrobimy przy wejściu z tej strony i z tej strony może z tej strony coś innego. Może z tej strony postawimy coś takiego. Jakiś kamyczek obok, z tej strony i tu z tej strony. I do tego sobie dodamy jakieś tam kwiatki. Może nie te, może te drobniejsze. Albo nie. Zrobimy tak, że dodamy sobie po prostu to. Okej. Można by było w sumie pociągnąć taką drogę już do końca. A pociągnijmy. Tak myślę. Tylko w tym miejscu... Wiecie co? Nie. Niech tak jest, jak jest teraz. Jest okej. Damy sobie jeszcze tutaj coś takiego. A tu dodamy coś takiego. Powiedzmy. To sobie trochę przesuniemy jednak. I na pewno musimy dodać śmietnik. I skrzynkę pocztową. Więc to też teraz zrobimy. Skrzyneczka jest taka ładna. I śmietnik obok tego może taki szary standardowo. Okej, więc mamy to i to. Wejście jest. To będą ściany, tu będą ściany. Tu jest tak dosyć nudno. Więc ja bym tutaj dobudowała to raczej nie. Ale możemy zrobić tutaj... Nie wiem, ogródka tak sobie stricte nie zrobimy. Ale w sumie możemy. W sumie to będzie spoko, jak sobie zrobimy. Powiedzmy, że tutaj jest takie patio. Żeby nie było tak super ultra płasko, to w tym miejscu zrobimy sobie grillownię, tak zwaną. Więc grill sobie będzie stał w tym miejscu. Tak myślę. Koło niego postawimy taki mini śmietniczek. Tak myślę. Oczywiście szukam śmietnika. Myślę, że taki może nawet solidniejszy śmietnik koło tego sobie postawimy. Okej. I myślę, że możemy do tego sobie postawić... Może to nie, bo to jest takie zbyt proste. Ale postawimy sobie... No właśnie, może coś takiego w kolorze jakimś takim niezobowiązującym, może takie. I tu sobie obok postawimy, w sensie naokoło, jakieś tam krzesła, te nie za bardzo. Chyba kliknęłam dwa razy to samo. Dobra, niech jest takie. Powiedzmy, że niech jest sobie coś takiego. To sobie trochę przewiniemy i zrobimy w ten sposób. I wypadałoby teraz pociągnąć ścieżkę do tego, chociaż niekoniecznie.
ale moglibyśmy to zrobić. Bo powiedzmy, że to sobie ogrodzimy. No okej, dobra. To niech tak jest. I myślę, że gdzieś jeszcze zabawa poza domem. To machniemy sobie na pewno gdzieś tutaj z tyłu jakąś huśtawkę. Tak powiedzmy, że w tym miejscu. Bezpiecznie, na wszelki wypadek, jakbyśmy coś zrobili źle. I tutaj w ten sposób. Mówię, ten dom będzie płaski. Taki całkiem. Kwadratowy, więc to nie będzie najpiękniejszy z domów. Może nam się jeszcze uda coś dachem zdziałać. Bo tak widzicie, nie pomyślałam. Możemy go jeszcze lekko ozdobić z zewnątrz. Bo po tym już nie będziemy mogli niestety. Tylko czym my byśmy go ozdobili? Może machniemy sobie tutaj jakąś studnię. Powiedzmy... O, może w tym miejscu. Może w tym miejscu, że... Jak tu by było... Albo nie. To jest głupi pomysł. Może tu ją sobie po prostu postawimy. To jeszcze trochę przesuniemy. Tu sobie będzie stała ta studnia. Słyszycie pewnie deszcz, bo bardzo u mnie pada, za co was bardzo przepraszam. No i płot tutaj sobie będzie gdzieś szedł, na pewno będzie tutaj. I też wydaje mi się, że moglibyśmy, tylko że się boję, że to skopię. No ale no nic, spróbujmy, bo tak na pewno będzie nudno. Tu będzie ściana. To stąd moglibyśmy pociągnąć... O, tak tutaj. No i teraz wypadałoby to zrobić kwadratowym. Myślę, że... Zacznę może od tego, że zrobimy takim bardziej mocnym. Oj, trochę wyjechałam. Ale myślę, że to nic. No tak myślę, że o, w ten sposób byśmy sobie zrobili. I tutaj sobie to ogrodzimy, więc to nam doda troszeczkę objętości. Tu trochę się przytnie w tym miejscu, ale myślę, że to nie jest żaden problem. No i jak tu już będzie wejście, to w takim razie wypadałoby jeszcze, nie wiem, gdzieś... Tu będzie płot. Ale dobra, to spoko. To możemy sobie machnąć coś takiego. Tu z jednej strony, a z drugiej strony machniemy sobie o coś takiego. Też mam nadzieję, że nam tego nie przytnie. Piszcie, jaka jest u was pogoda, bo u mnie jest tragiczna. No okej, dobra, spoko. Powiem wam, że o wiele ciężej się to robi. W sensie jakieś takie ogrodnicze sprawy. Jak się nie ma ścian. Sobie zmniejszymy, sobie takiego krzaka tutaj dodamy. Nie wiem, czy to wygląda spoko. Chyba tak. Myślę, że już możemy robić te ściany. Więc zaczniemy sobie od tej nieszczęsnej kuchni. Okej, okay, pierwsza ściana poszła, jest okej. Okay. Teraz usunie mi? Nie, nie usunęło, przesunęło po prostu. Tu chyba też nam przesunie. Ale okej, okay, jest dobrze. Kuchnia chyba będzie okej. Okay. I możemy ją zamknąć. Dobra, mamy kuchnię gotową. Teraz tutaj salon jest dotąd. I też go możemy zamknąć. Spoko. Teraz łazienka jest dotąd. Strasznie. Was jeszcze raz przepraszam za ten deszcz. Ale na to niestety nie mam wpływu. Więc będę mówiła głośniej. To też zamykamy. I jest spoko. Teraz robimy w ten sposób to i zamykamy. Ok, będzie chyba wszystko ok. Teraz robimy tak, tak i zamykamy. No i teraz zamykamy nasz korytarz. Czyli nasz dom wygląda tak. Powiem wam szczerze, nie jest źle. Jest naprawdę w miarę ok. Więc teraz myślę, że oświetlimy to, ale żadnymi ozdobnymi światłami, tylko takimi, żeby było po prostu wszystko widać. Więc oświetlimy to takimi, o, po prostu tu i tu. Tu, 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 tu i tu. Kuchnia nam wyszła taka całkiem duża. Poczekajcie się, tylko zmienię sobie miejsce. Tu mogliśmy coś dodać przy samych drzwiach, no ale już trudno. Niech tak już jest. Myślę, że teraz sobie postawimy drzwi. I drzwi wam powiem szczerze, że chciałam postawić takie. To by nam trochę ozdobiło. Ale najpierw postawimy sobie może wszystkie drzwi w środku. I machnijmy sobie może w takim stylu. Albo wiecie co? Najpierw sobie pomalujmy może podłogi i ściany. Podłogi bym machnęła. Może szare.
Szare to nie wiem, czy będą pasowały. Weźmiemy sobie może takie jakieś neutralne. O. Nie ma to w zasadzie większego znaczenia, więc możemy obojętnie co sobie postawić. Znaczy się położyć. Teraz do łazienki dałabym, powiedzmy, takie. A do kuchni dałabym kafle, powiedzmy, nie wiem. O, niech są takie. No i teraz możemy stawiać drzwi i myślę, że mogą być to spokojnie te drzwi. Mówię, to nie ma znaczenia. Dziwnie tak bez okien, co? To sobie stawiamy drzwi. No i teraz drzwi wejściowe. Powiem wam szczerze, że chciałam postawić te. I one chyba nie będą wyglądały źle. Myślę, że będą wyglądały w miarę spoko. Czyli trochę biednie to wygląda, ale no już trudno. Dziwnie też tak bez fundamentów, ale już bym to tak zostawiła. Okej. Teraz sobie postawimy okna. Myślę, że te będzie nam najwygodniej, najłatwiej stawiać. Może to będzie wyglądało. Może będzie okej. Teraz może okno tu, tu, tu i tu. I może tu i tu. Myślę, że tak będzie spoko. Tak mi się teraz przypomina, jak grałam kiedyś w Simsy i nie umiałam kompletnie w ogóle totalnie meblować. Tylko, że ja sobie jeszcze w takich randomowych miejscach to okno stawiałam od wewnątrz, nie od zewnątrz. Myślę, że machniemy sobie po trzy z tej strony. Okej, wygląda to całkiem średnio. Ale musimy na pewno jeszcze dodać płot. To jest jedna rzecz. I płot bym dała do koloru już taki. Okej, niech jest w ten sposób. To nam na pewno trochę... Fakt, usunęło nam podłogę. Ale my ją usuniemy teraz i będzie okej. Tylko czy taką furtkę chcemy do środka? W sumie czemu nie? Jest chyba spoko. Tak myślę, możemy sobie taką postawić. To nam troszeczkę objętości tam dodaje. No i teraz już na pewno sobie położymy, albo może pomalujemy najpierw ściany. Tak, pomalujmy sobie, nie, najpierw dach. Już powiedziałam, dach to niech już jest dach. Na pewno to będzie w ten sposób, tylko że to będzie to troszeczkę brzydko wyglądało, bo będzie płasko. Czyli to na płasko będzie w to wchodziło. Ale no już trudno, niech już tak będzie. Zrobimy to w ten sposób. Wygląda to średnio, bym wam powiedziała tak szczerze. Zrobimy to tak, ale nie wiem, czy nie zrobimy tego w ten sposób. Trochę to wygląda głupio przez to. Wiecie co? Nie. Zrobimy sobie inny dach w tym miejscu. Machniemy sobie to tak. Będzie to wyglądało odrobinkę, myślę, lepiej. Tak myślę, że dotąd mniej więcej. To trochę obniżymy. To trochę wciągniemy tu, żeby tak było. Że to wchodzi normalnie w dach. Ale z tej strony widzicie, taki właśnie nam się kwadrat zrobił. To trochę niedobrze. Ale no już trudno. Z tej strony sobie machniemy w ten sposób. Czy one nam się ładnie złączą? Ja wam powiem szczerze, że ja z tego dachu nie korzystam. Ale ej, nie jest źle. Trochę to wygląda tu głupio. Nawet nie wiem, czy już go tak całkowicie nie zamkniemy. Ale na razie bym to tak zostawiła i postawiła dach w tym miejscu. Tu nam się to brzydko łączy, ale... Jakby to tak wyciągnąć? To nie jest źle, tylko... Nie wiem właśnie. W sumie to nie wiem, po co to postawiłam. Przecież to będzie też tak wyglądało, tak czy siak. Wiecie co? Ale chyba sobie postawimy taki po prostu zwykły daszek. Spróbujemy coś z tego wykombinować. Z tego zwykłego daszku, żeby on nam tak nie wyglądał w taki sposób. Bo ja osobiście bardzo tego wyglądu nie lubię. Fakt, że to się nawet tutaj w miarę wpasowało i nie wygląda tak źle. Bym trochę obniżyła. Ten daszek zdecydowanie też. Może to jeszcze właśnie o jedno. Okej. Nie wiem, czy to jest równo. Chyba te dachówki po prostu tak na siebie nachodzą. To można by było przeciągnąć z tej strony, więc może byłoby ciekawie. Chociaż chyba nie byłoby ciekawie. Nie jest zbyt ciekawie. Więc to sobie też obniżymy i wsadzimy tu. Okej. I może nam się uda zrobić coś ciekawego, chociaż wątpię.
tak poza już konkurencją, to można by było po prostu u góry postawić jakąś taką mini ściankę i to by wyglądało na pewno dzięki temu spoko, chociaż tak też nie jest źle. Tak też mi się nawet podoba, jak sobie machniemy tak i to lekko obniżymy jeszcze bardziej, o, w ten sposób. To nawet wygląda tak coś tam ciekawego. Okej, okay, myślę, że tak to zostawimy. No mówię, nie wygląda zbyt szałowo ten dom. Ja się z tym zgadzam, ale nie jest też tak źle. Może bym to o jeden szpic tak podniosła do góry. To też. I to zdecydowanie też można by podnieść. Okej, okay, jest spoko. No i postawimy już, tak myślę... Wydaje mi się, że to chyba mogę postawić, mimo że to jest mebel, ale... Ale myślę, że to można by było postawić coś takiego. Tylko nie wiem nigdy, w którym miejscu, wiecie? Postawmy sobie... Tu? No okej, niech jest. Na pewno sobie zmienimy dachówki. Na... Myślę, że chyba takie... Czarne sobie machniemy po prostu, żeby to było. Okej. Tu bym jeszcze dodała okienko. Może to by wyglądało ciekawiej. Okej, wygląda spoko w sumie. To tak trochę brzydko wygląda. No ale no niestety nie pomyślałam o tym, żeby tu jakieś krzaczki dać. Zresztą troszkę się bałam, że nam te krzaczki zwyczajnie usunie. Nie mamy chyba jeszcze ścian wymalowanych. To sobie zaraz wymalujemy. Okej, przy okazji tego możemy sobie pomalować ściany. Więc pomalujmy. Powiedzmy, że... To sobie malujemy czymś takim. Okej. Tu sobie machniemy kolor. Może taki po prostu... Może pomarańczowy tak średnio. O, weźmiemy sobie takim beżykiem. O nie, teraz widzę, że to jest takie zielonkawe. To trochę słabo. O, to machniemy... O, w ten sposób chyba będzie ok. No mówię, to nie ma większego znaczenia. To sobie machniemy w ten sposób. Gabinet to możemy sobie zrobić spokojnie, nawet granatowy. Pokój dziecięcy to machniemy taki zielony. No i sypialnię może coś stąd, taki błękitny. A korytarz weźmiemy sobie... Powiedzmy... Taki szaro-bury. Trochę ten korytarz pusty, ja mniej więcej w takich domkach mieszkałam kiedyś. Że tak sobie ciągnęłam po prostu korytarz przez środek domu. No ale wracamy tutaj do naszego dzieła. Musimy teraz zrobić, żeby to jak najbardziej było w 3D, że tak powiem. Okej, to może taką cegłą. Ale najlepiej jakby ta cegła miała na dole jakiś pasek, wiecie? To by nam trochę podniosło, tak myślę. Optycznie, no, trochę nam podnosi. Aha, tam jest okno. Myślałam, że coś się zbugowało. To sobie machniemy w ten sposób. Powiedzmy, że jest tak. Teraz tą drugą część domu walnęłabym na inny kolor. Najlepiej, żeby to było jakieś drewno albo coś w ten deseń, więc weźmiemy sobie wiecie co? Może po prostu machniemy tak, żeby tutaj już tego nie mieszać. To machniemy sobie już całe... Chociaż nie. Tak mi się podobało. To spróbujemy sobie to zrobić właśnie z drewnem. Da nam tu paski na środku, ale my chyba tych pasków nie chcemy. To weźmiemy sobie takie, może w kolorze drewno, to właśnie może nie. Może w bieli. Tu nas przez ogródek musimy sobie ręcznie to przyciągnąć. Okej. Okay. Tu mamy taką jakby dobudówkę, a to sobie machniemy, nie wiem, jednym gładkim kolorem, może takim szarawym. Tak o. I to bym też takim walnęła. I okej, to jest nasz szałowy dom. Nie jest może zbyt szałowy, ale też powiedzmy sobie szczerze, mógł wyjść gorzej, bo mogło nam się coś pousuwać. I myślę, że będę już kończyła film, i tak już 35 minut prawie. Także piszcie, co o tym sądzicie, spróbujcie sami, bo całkiem nawet to było zabawne. Piszcie, czy chcecie więcej tego typu filmów, w sensie, że teraz byśmy zrobili to bez tych kratek pomocniczych.
No i ja się będę z Wami żegnała. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama, na grupę. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.